Minęło już sporo czasu od premiery GTA Trilogy The Definitive Edition. Co nam już wszystkie problemy związane z odświeżeniem kultowej gangsterskiej trylogii. Po premierze gra została podzielona przez Rockstar Games na dwa abonamenty. GTA 3 zostało dodane do usługi PlayStation Now, za to GTA San Andreas trafiło do usługi Xbox Game Pass. Nie powiem, niezłe zagranie ze strony Take-Two czy Rockstar Games, kto tam podjął tę decyzję, jest po prostu geniuszem. Jeśli posiadacie Xbox Game Passa, a chcielibyście ograć nowe San Andreas, to musicie się spieszyć, bo gra została dodana do zakładki, wkrótce zostanie usunięta. A to znaczy, że definitywna edycja San Andreas wypada niedługo z usługi Xbox Game Pass. Nie wiemy jeszcze kiedy wyleci, ale mówi się, że może to nastąpić jakoś w połowie maja, przy następnym odświeżeniu biblioteki. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na eneba.com. A z kodem Lootbox otrzymacie 3% zniżki. Wszystkie linki macie w opisie. To, że Rockstar Games bardzo zaniedbuje tryb multiplayer do Red Dead Redemption 2, wiemy już wszyscy. Przy ogromnym wsparciu GTA Online dziwnie patrzy się, jak twórcy nic ciekawego do RDR Online nie wprowadzają. Jednak ostatnio pojawiła się nowa aktualizacja, co wprowadziła i czy jakkolwiek urozmaiciła rozgrywkę. Gracze, którzy jeszcze ostali się w sieciowym westernie, wyczekiwali na jakiś update od dawna. Ten w końcu się pojawił, zatytułowany jest 1.27 i uwaga, nie wprowadza do rozgrywki zupełnie nic. Aktualizacja ulepsza jedynie zabezpieczenia Red Dead Redemption Online, tylko na komputerach osobistych. Więcej spodziewano się po patchu zajmującym 4 GB. Jest to dosyć dziwne, że Rockstar wypuścił tak duży patch zawierający tylko poprawę zabezpieczeń, dlatego gracze doszukują się w aktualizacji czegoś więcej. Dataminerzy, czyli osoby przeszukujące pliki gry, niestety nic więcej w update'cie nie znaleźli i wychodzi na to, że Rockstar Games znowu zawiódł graczy Red Dead Redemption Online. Jest to tryb z tak dużym potencjałem, że aż smutno patrzy się, jak gwiazdy rocka go traktują. Gdyby 1/4 efortu, jakie kładą na GTA Online, dali na Red Dead Redemption Online, myślę, że mogłoby z tego wyjść coś naprawdę dobrego. Problem jest tylko taki, że Red Dead Online jest mocno pomijany, bo zapewne nie generuje oczekiwanych zysków. A przecież Take-Two czy Rockstar Games to firmy nastawione bardzo mocno na zyski. Póki więcej osób nie będzie wydawać hajsu w Red Dead Online i w ogóle w niego grać, Rockstar raczej nie będzie jakoś bardzo gry rozwijać. A jeśli Rockstar jakoś bardzo gry nie będzie rozwijać, to gracze nie będą napływać ani wydawać tam pieniędzy. Tworzy nam się więc koło, które ciężko będzie złamać. Jak jeszcze jesteśmy przy GTA, to powiedzmy sobie o next-genowym wydaniu. GTA 5 na konsole nowej generacji nie było niczym rewolucyjnym i właściwie to nic za bardzo w grze się nie zmieniło. Dodany został przede wszystkim ray tracing. Ciekawą sprawą jest więc aktualizacja next-genowa, ale na pecety. Na razie pecetowa wersja GTA 5 nie doczekała się ray tracingu, a mogłaby. Wiele komputerów jest lepszych lub równie dobrych jak PS5 czy Xbox Series X, więc odbieranie możliwości doświadczenia GTA nowej generacji nie jest za fajne. Za fajne też nie jest oglądanie tego materiału bez subskrypcji oraz zostawienia łapki w górę. Odcinki u nas pojawiają się codziennie o 16:00, więc żeby być na bieżąco, zostaw suba. Chcemy dobić 100 tysięcy do końca roku. Może się to uda, może się nie uda, ale fajnie byłoby mieć po prostu ten srebrny przycisk gdzieś z tyłu na szafce. Idziemy dalej. Tak samo myśli chyba też Rockstar, bo wychodzi na to, że niedługo GTA 5 na PC doczeka się aktualizacji wprowadzającej to samo, co trafiło do next-genowego update'u na konsolach. Na GTA Forums fani doszukali się plików na PC wskazujących wydanie nowej wersji gry. Mimo wszystko pewności nadal nie ma, bo są to pliki nieaktywne i nie można w nich bardziej pogrzebać. Jednak wszystko wskazuje na to, że Rockstar Games szykuje się do wydania GTA 5 Next Gen również na komputery osobiste. Sporym argumentem ku temu świadczącym jest również strona agencji przyznającej kategorie wiekowe grom. Ocenili oni ponownie GTA 5 PC, co według mnie znaczy tylko jedno, wyczekujcie aktualizacji na Social Clubie niedługo. Nie wiem czy wiecie, ale od jakiegoś czasu powstaje gra Pop Simulator. Jak widzimy po trailerach, jest to kolejny niskobudżetowy simulator, który za wiele graficznie ani mechanicznie nie będzie różnić się od Drug Dealer Simulator czy innych najpopularniejszych w tym segmencie gier. Mówię wam o tym, bo wczoraj poznaliśmy scenarzystę tego dzieła. Rzeczpospolita ujawniła, że jest nim Paweł Kowal, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej, kiedyś związany z PiS-em, a swego czasu był on wiceministrem spraw zagranicznych. Symulatory tego typu nie mają rozbudowanych fab, nie mają dużo dialogów, więc wydaje mi się, że nie będzie miał za dużo roboty, a będzie pełnił funkcję bardziej reprezentatywną, która może przekona osoby do zainwestowania w grę, bo w ciągu dwóch nadchodzących miesięcy Golden Axe, czyli twórcy Pop Simulator, chcą ruszyć z emisją crowdfundingową. Czy to się uda? Nie wiadomo, ale Pop Simulator nie wygląda na grę, na którą bardzo jakoś bym czekał. Najnowsze gry z czołowych serii Ubisoftu są dalej niż myślimy. Nowe Assassiny, Far Cry czy Ghost Recony mogą zostać w najbliższym czasie bardzo odsunięte w czasie. Wczoraj pojawił się raport, że francuski deweloper powoli ma przygotowywać się do wykupu. W Ubisoftie ma dochodzić do wewnętrznych problemów, a zainteresowanie ich przejęciem nie słabnie. Może to być mocny argument do tego, by w przyszłości Ubi trafiło pod skrzydła jakiegoś giganta, takiego jak Sony czy Microsoft. A co za tym idzie, gry z Assassina, Far Cry oraz Ghost Recona ma spotkać spore przesunięcie w czasie. Na tę przerwę ma być specjalnie szykowany Assassin's Creed Rift, czyli
najsilniejsza gierka z serii, która skupi się na bohaterze Valhalla, czyli Basimie. Pierwotnie gra powstawała jako DLC do Valhalla, jednak po czasie plany się troszkę zmieniły i wychodzi jako osobny produkt. Ostatnio o Rifcie robi się coraz to głośniej, a wydaje się, jakoby gra miała wyjść jeszcze w tym roku. Za to w tym roku wychodzi również Call of Duty Modern Warfare 2, a niektórzy mieli już możliwość zagrania w gierkę. Activision postanowiło udostępnić gierę niektórym zawodnikom NFL. I z tego powodu na Twitterze zaczęły pojawiać się pierwsze opinie. Ahmad Gardner, czyli obrońca futbolu amerykańskiego, podzielił się swoimi wrażeniami i napisał: to było tak realistyczne, że aż szalone. A na dodatek wychodzi w tym nowy Warzone 2. Pamiętajcie jednak, że nie są to opinie dziennikarzy, a zawodników futbolu amerykańskiego, którzy są elementem marketingu gry, a posty na pewno musiały być wcześniej akceptowane przez Activision. Kod za wiele z realizmem nie ma wspólnego i mimo, że uważam, iż te opinie są mocno na wyrost, to i tak czekam na Call of Duty Modern Warfare 2, bo jedynka z 2019 roku była wręcz genialna i przy obecnym stanie Battlefielda 2042 może być wybawcą od głodu na dobrego FPS-a multiplayer. Star Wars Jedi Fallen Order jednym się podobało, drugim niekoniecznie, ale możemy się chyba wszyscy zgodzić, że w jaki sposób czekamy na kolejną część. Według wielu źródeł Star Wars Jedi Fallen Order 2 ma zostać pokazany już w maju i opowie dalsze losy Cala Kestisa. Za to wczoraj znany dziennikarz i insider Jeff Grubb stwierdził, że gra ma zadebiutować tylko i wyłącznie na next geny, jednocześnie pomijając PS4 i Xbox One. Pecetowcy, nie przejmujcie się, gra zadebiutuje również na komputer. Jeśli obejrzałeś film do tego momentu, napisz w komentarzu pudło.